Mecz walki w Zabrzu za nami, Górnik Raków 1-1, Igor, rozczarowanie, czy jednak biorąc pod uwagę to, co się działo w ostatnich sekundach, weryfikacja VAR, możemy się tutaj cieszyć z tego remisu, jak ty to odbierasz? Wiesz co, ciężko powiedzieć, to na pewno taki trochę szalony mecz, bo mógł on się potoczyć w obie strony, bo i Górnik, i my mieliśmy gdzieś swoje okazję, na pewno przed tą ostatnią sytuacją, która miała miejsce, gdzie był ten spalony, no to przy takim remisie byłby spory niedosyt, a gdzie kończy się ten mecz, gdzie tak naprawdę było blisko straty tej bramki, no to trzeba podejść do tego tak, że ten punkt trzeba szanować i no jakby nie patrzeć, jest to na pewno trudny teren i dopisujemy punkt i patrzymy pozytywnie w przyszłość. Wszyscy wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz z wymagającym rywalem, no i ten mecz też bardzo źle dla nas się rozpoczął, bo pomijając już stratę bramki, straciliśmy też Bogdana Rakowicana, więc od początku tutaj wiatr w oczy, mimo to drużyna pokazała charakter i tak jak wspomniałeś, no możemy się cieszyć chociaż z tego jednego punkcika. Dokładnie, no tak jak mówisz, no ten mecz się źle zaczął, wcześniejszy się zaczął kapitalnie, no tak, taka jest piłka, nigdy nie wiadomo co ten mecz i początek, czy później cały przebieg meczu przyniesie, trzeba reagować, mamy szeroką kadrę, na pewno ten kto wszedł tak długi też wszedł z kontuzją, ale każdy kolejny kto wchodził, no to był gotowy, żeby drużynie pomóc i wyrównaliśmy i byliśmy blisko zwycięstwa. Ty dzisiaj możesz mieć mały powód gdzieś tam do radości, do uśmiechu, bowiem wróciłeś do gry. No i oby pewnie masz nadzieję, że tych występów będzie już jak najwięcej, zdrowie dopisze. Jak się czułeś na boisku? No dobrze, no na pewno gdzieś bardzo za tym tęskniłem, tak? No sporo czasu teraz chłopaków oglądałem w telewizji, mocno im kibicowałem czy z domu, czy z trybun. Na pewno. No jest to ciężkie gdzieś dla ambitnego chłopaka, taki długi okres czasu patrzeć z boku na to, jak chłopaki czy koledzy właśnie grają. Dlatego cieszę się, czerpię z tego, że mogę grać i będę robił wszystko, żeby grać jak najwięcej. Dzisiaj remis, za tydzień, w zasadzie nawet już za 5 dni, w piątek walczymy na własnym boisku z Wisłą Płock. Na pewno będziecie tutaj zmotywowani, żeby wrócić na tą zwycięską ścieżkę przed własną publicznością. Dokładnie. No. Do każdego meczu tak podchodzimy, że no nie liczy się nic innego jak zwycięstwo, a zrobimy wszystko, czy w tygodniu, czy już w samym meczu, żeby tak właśnie było. Dzisiaj dzięki za walkę i powodzenia w kolejnym meczu. Dzięki wielkie.